Ja chcę serdecznie podziękować Dziennikowi Wschodniemu za zorganizowanie tej gali, która podkreśla Państwa wkład w rozwój Lubelszczyzny. Chcę wszystkim Państwu pogratulować znakomitych wyników w Państwa przedsiębiorstwach. Chcę podziękować za Waszą odpowiedzialność za społeczeństwo, za mieszkańców Lubelszczyzny, bo tak jak Pan redaktor prosił, żebyście Państwo pamiętali dzielić się, tak należy podkreślić w tym miejscu, że Państwo pamiętacie o tym i dzięki Państwu wiele przedsięwzięć w województwie lubelskim, w Lublinie, na Lubelszczyźnie, w różnych miastach ma możliwość odbycia się i może zostać zorganizowane. Za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę Państwu samych sukcesów w przyszłości, w kolejnym roku. Dziękuję bardzo. Drogie Panie, Szanowni Panowie, ja chciałbym w imieniu Zarządu Województwa, w imieniu Marszałka Sławomira Sosnowskiego wyrazić słowa szacunku, uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy tworzą miejsce pracy, tym, którzy płacą podatki na terenie naszego województwa, tym, którzy wspierają przedsiębiorczość. Często to podkreślam i powtórzę to raz jeszcze, że przedsiębiorczość dzisiaj w naszych warunkach to powinna być racja stanu. I cieszę się, że każdego roku możemy cieszyć się z coraz większych sukcesów, ale również jest dość duża akceptacja. Ponieważ pamiętam, kiedy w 2007 roku dzieliliśmy fundusze europejskie razem z obecnym tutaj Marcelim Niezgodą, to dużo było protestów, jeśli przeznaczaliśmy pieniądze dla przedsiębiorców. Dzisiaj tych protestów już nie ma. Wszyscy wiedzą, że pieniądz, który przekażemy przedsiębiorcy, jest pieniądzem najlepiej zainwestowanym. Chcę Państwa poinformować, że w najbliższym okresie, przepraszam za określenie, ale przedsiębiorczość województwa lubelskiego zostanie wpompowanych kilka miliardów złotych, które będą pochodziły z jednej strony z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Ogłoszony konkurs 250 milionów, 80 milionów na badanie i rozwój. Mówię o 250 milionach dla małych i średnich przedsiębiorców, dla mikrusów. Za chwilę ruszamy z funduszem pożyczkowym ponad 380 milionów i tych inwestycji będzie coraz więcej. Chcielibyśmy przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować redakcji i zespołowi redakcyjnemu za tę inicjatywę, za pracę na co dzień, za ten wspaniały i ważny plebiscyt, ponieważ to przedsiębiorcy, którzy chyba czują się coraz lepiej, widać to po wynikach i po tym, że jeżeli jest potrzeba dzisiaj rozbudowywania podstrefy ekonomicznej, która już w tym momencie jest za ciasna na 116 hektarach, jeżeli jest potrzeba rozbudowywania portu lotniczego, który jest w tym momencie jednym z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Polsce, to znaczy, że to biznes w sposób bardzo mądry, z mądrą strategią i odważnie podejmowanymi decyzjami potrafi z tych narzędzi korzystać. Te narzędzia są przydatne i przynoszą wymierne efekty i przynoszą wymierne korzyści.